Cześć, siemano, cię co nagrał, powitam was w kolejnym odcinku ze serii Na polskiej wsi, a w dzisiejszym odcinku żniwa lubinu. Już tu wjechałem na drugie pole, będę miał pełny zbiornik. Dosypy, o, pięknie, wystawię rurę. Oj, oj, nagrywa się. Polinizatura. Tu już tyle mam sypane z pierwszego pola, prawie 3 tony. Ale kopci. Ogólnie tak jestem nastawiony, że będzie dwie przyczepy. Trochę się mam skoszone, ale to jest też duże pole. Moje największe pole. Więc tu tutaj jeszcze nie mogę doczekać, więc to chyba będzie. Nie wiem. Jeszcze będzie na pewno jeden odcinek ze września, bo będę chciał tu elegancko jeszcze na obornik dać. Obornik dać i elegancko się jak jeszcze może, to będę siał pszenicę, jedno pole. Tyle starczy, bo tylko będzie jedno pole wykazane do zasiewu. I jeszcze będę musiał tu gnojowicę. Obornika mam 20 ton, więc te 20 ton pójdzie na to małe pole. To będzie gnojowica. Gnojowica może starczy. Więc tutaj zatorek będzie chodził. Ogólnie tak, dzisiaj mam sprzedane mleko. Dzisiaj sprzedam mleko. Kupiłem 4 krowy. Już te za prawie 2000 kupiłem. I sztuk bydła mam 14. Będę chciał coś powiększać te obory. Siano. Raczej już sianokosów w tym roku nie będę robił. Powinno mi starczyć na cały rok. I tak tam pościelone jest już. I jeszcze muszę słomy tam trochę dać. I tak już będę sprzedawał, jak paszołos będę sprzedawał. Muszę kupić większy. Więc powinien się pojawić za jakieś 4 odcinki. Max 5 chyba. Bo nie mam pieniędzy teraz. No niestety. Muszę zbierać pieniądze na. Muszę powinieneć maszynę ogólnie teraz, bo mam stare maszyny. Też zabierze trochę tego. No na razie Deutsch o dziwo dzisiaj zapalił za pierwszym. Dzisiaj jakichś problemów nie było. Deutsch jest spięty z silnikiem, więc może później będę jeszcze robił. Tam. Na polu i ogólnie tak. Nic nie. Tam gdzie porobiłem gruberem będzie, tam gdzie było kukurydza będzie kukurydza. Tu gdzie jest soja będzie soja, ale będzie chyba dokupiony jeszcze jeden kawałek, żeby powiększyć. Żeby mieć więcej tej soi. Bo słomy mi starczy. I na spokojnie, słomy mi starczy. A jak nie, to się zrobi ze soi, z lubinu. Się zrobi na słomę. Też powinno być. Chcę ten kawałek sobie tu kupić, gdzie są buraki. Bo nie jest na sprzedaż. Tylko musiałbym luknąć, ile jest w katalogu. Ale nie wziąłem ze sobą katalogu. Nie wziąłem ze sobą katalog. Do bizona. Nic, nie bardzo. Przyczepki na razie spisują. Nie będę nic na razie chciał wymieniać. Może bym jeszcze chciał dołożyć te. Planteki. Ale to już. Może za jakieś drobne pieniądze. Planteki dać.
Dobra. Na góry podnoszę. Teraz chwilę tu będzie robotki. Kwastu za bardzo nie ma. Na tamtym polu było więcej kwastów. I tu jest klin, więc muszę sobie wyrównać. Dobra. Ogólnie tak, są plany jeszcze, żeby postawić wiatę na ciągniki. Ogólnie są grube dość plany. Bo na soli, na silos mi nie starczy. Pieniędzy na pewno w tym roku. I muszę kredyt spłacić, więc... Mam jeszcze jakieś tam stare deski w stodole leżą. Pozbijam wiatę jakąś. Ale to też dopiero po sprzedażach, po wszystkim, więc to też tak nie miał bardzo tego. No więc tak. Dobra. Opuszczamy. Zajmę huk. ...53%. Raczej powinien być drugi... Nie, raczej nie będzie drugi zbiornik z tego pola. I tak dużo. To będzie wszystko stało na przyczepach, więc to idzie do stodoły. Stodoły na razie nie będę chciał burzyć. Ogólnie nie mam żadnych teraz planów, więc... No, chociaż do tego 30 odcinka nic nowych ciągników nie będę kupował, ani maszyn. No maszyny te stare to będę wymieniał ciągle, więc... Ale na razie to nic. Nie będę chciał robić z tym, więc... Powinno być git. Wszystko, więc tak do 30 odcinka. 30, 40 i może wtedy się jakiś traktor ukaże. Na razie chcę iść w pola. Co tu się dzieje? A, nawet, dobra. Cyk. Dobra. Wysypę. Nawet szybko nam to omucił. I chyba zostawię pisu na to na polu. Bo nie ma co. Bo jakbym miał czymś, to bym zjechał. 8 minut domuciłem, jakoś to szybciej leci na odcinku. Dobra. Gaszę tego rumcajsa, biję realizatora. 8 ton. I tak, to jest sporo. Jak na moje hektary. Chociaż było nawozy dużo dane. A tu była najlepsza chyba ziemia. Albo najgorsza. Już nie pamiętam. Musiałbym zerknąć. A tu nie będzie pokazywało. No właśnie. Traktorze. Trójeczka zarzucona. Lecimy. I lecimy tu. No już prawie 4 motogodziny w zatorku. Tutaj są siady wapnem. Właśnie wapniorkę. Też będę musiał w następnym roku wapno robić. Nie wiem, żebym ten... Było wszystko git z tym wszystkim wapnem. PH, żeby się zgadzało. Jeszcze się w to nie zagłębiałem. Ja dalej się na tym nie znam, bo mam te... precyzyjne rolnictwo. I jestem dalej w tym... No to jest dla mnie wielka niewiadoma. Jeśli mógłbym to tak nazwać. Dobra, to nic nie jedzie, skręcam. Ogólnie plan na wiatę jest tu, żeby postawić koło domu. Gasimy na parkingu. Palimy tego rumcajsa. Mogę
Po co dodać fowa albo coś? 45. A tu 30. Nie, 60. O. Dobra. Proszę. Idziemy na te na pole chyba 95. A to też tam największe. Akurat tam sobie na pszenicy to jest chyba to największe. I z ich twóreczka. Chyba tędy powinien dojechać. Bo nic wtedy nie miałem. Nigdy tędy nie jechałem. Powinien tędy dojechać. Teraz zobaczę progik. A powinien dojechać. Tam było gnojowice rozlane, więc tam jest 50% nawożenia. I tam sobie zasieję. Czy tu będzie zjazd? No to pora. Powinien być. No jest, dobra. Ty, nie ma. Żebym przejechał. Ty, przejechałem. Dobra. I syk. Dobra. Tutaj mamy pole. Będziemy chyba na trójce. I na trójce jechać. Najlubs. Idzie robota na trójce. Dobra, na trójce. Elegancko idzie robotka. Tutaj mam trzy pola do zasienia. Nie dużo, bo nie dużo, ale zawsze coś. No i będę się starał o te dzierżawy. I tutaj mam też ten prosit wgrany. Na razie ścieżek nie robię. Może w następnym sezonie. Gdzie robotka tym silnikiem? No trochę mały do tego tutaj trzeba, ale na razie też nie chcę zmieniać, bo silniki też są drogie. Nic na razie nie chcę zmieniać, oprócz tego rozsiewacza. Mam wszystko w sumie, ziemi mam mało. Na tyle ciągników sobie mam, to ja powinienem mieć chociaż te 50 hektarów. A mam ile? 10 hektarów, nie całe 10 hektarów. Więc to powinienem coś jeszcze sobie tutaj dokupić. Tu bardziej chcę iść, tu w te pola. Co to się stało? Jakiś niewidzialny ten. Bardziej tutaj. Koło domu może jakieś pola, ten nieużytek. Trzeba było sprawdzić, ile on by kosztował. No, że pogórz jest za późno, żeby posiać, ale kukurydzę może na ziarno albo coś, owies. Więc to będzie jak sprzedam pszenicę. Pszenicy też jest trochę i żmijkę będę chciał kupić. Już więc. Powinien żmijkę już od początku. Ale jakoś tego pożyczałem zawsze, teraz sobie swoją kupię, więc zawsze coś na chlebisku będę sypał. A łopatą ładowanie, więc nie dziękuję. Nie dziękuję, też trochę tego już jest tych pól. I trochę zainwestuję, to się nie zostanie. Ono,
za dużo miejsca też nie zajmuje ta żmijka. Taką idealną celą. Głupiej pojadę. Głupiej tyle. O, będę miał swoje. Tutaj chyba średnia ziemia jest na tym polu, bo aż czysta nasion leci. Przejadę do końca. Będę kończył odcinek. Chyba. Dobra. Tu jest ten krzak. Podniosę sobie trochę tego. Pojadę jeszcze tu od tej strony. Może już zasieję to całe pole. Dopiero 15 minut odcinka. Trochę dłuższy zrobię odcinek i... Co to się dzieje? Sąsiady nic nie robią. Niepokoszone trawy mają. Proszę bardzo. Niezadbane nic. O, już chyba tak nie będę się, nie będę przedłużał te 16-17 minut. Powinno być git. Tutaj też takie krzaki, więc jakby się dało powiększyć to pole, to było nawet dość. A tutaj lepsze ziemię, bo 180 leci. Dobra. Proszę tutaj opuścić. Gdzie potem drzewo jest? Dobra. W tym odcinku tyle. Trzymajcie się na razie. Cześć.